Wałbrzyscy strażacy przyszli z pomocą matce 1,5-rocznego dziecka. Kobieta zostawiła kluczyki w samochodzie i zatrzasnęła pojazd z dzieckiem w środku. Do zdarzenia doszło przy ulicy Głowackiego w Wałbrzychu. Kobieta poinformowała strażaków, że przypadkiem zatrzasnęła 1,5-roczne niemowlę w swoim samochodzie. Kluczyki zostały w pojeździe, nie potrafiła samodzielnie go otworzyć. Jak informuje Tomasz Kwiatkowski z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej, strażacy zdecydowali o wycięciu przedniej szyby samochodu. Dziecku na szczęście nic się nie stało.